Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 12 tygodniówkę po niewielkiej wakacyjnej przerwie. A w dzisiejszym odcinku profile gracza na stronie Blizzarda, zmiany w nadchodzącym patchu 1.04, włamanie na serwery Blizzarda, nadchodzące zmiany w domu aukcyjnym, hotfix z 3 sierpnia oraz konferencja podsumowująca drugi kwartał Activision Blizzard. Po kilku miesiącach oczekiwania w końcu dostaliśmy w łapki jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji na stronie Blizzarda, czyli profile graczy. 7 sierpnia usługa ta uruchomiona została na wszystkich krainach i od tego momentu możemy przeglądać swoje postacie posiadając jedynie przeglądarkę internetową oraz link do profilu określonego gracza. Zgodnie z poprzednimi zapowiedziami możemy przejrzeć informacje ogólne dotyczące naszego konta, takie jak ilość zabitych przeciwników, stworzone postacie, postęp w grze czy poziom rozwoju rzemieślników, ale możemy również rzucić okiem na konkretnych bohaterów i przeanalizować dokładnie ich wyposażenie oraz statystyki. Jeśli zalogujemy się na własne konto, będziemy także mogli przejrzeć profile znajomych na naszej friend liście. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Blizzard nie udostępnił API profilu gracza równocześnie z profilem na oficjalnej stronie. Blizzard coraz bardziej dostrzega potrzebę zmian w swoim najnowszym dziecku i zaspokaja ją, wydając kolejne spore patche. Tym razem dostaliśmy w łapki ogólną listę zmian, jakich będziemy mogli spodziewać się wersji 1.04, która według najnowszej wiadomości na Twitterze Bashoka zostanie zakończona w 4 tygodniu sierpnia. A zmian będzie wiele. Omówię więc jedynie te najważniejsze. Po pierwsze, Blizzard chce zachęcić graczy do rozrywki wieloosobowej. Z tego powodu zmniejszona zostanie ilość punktów życia potworów przy większej ilości osób w grze. Ponadto usunięty zostanie system wspólnego wskaźnika Magic Find i Gold Find. Od wersji 1.04 po zabiciu potworu stosowany będzie indywidualnie Magic Find każdego gracza. Zwiększona zostanie również ilość punktów życia normalnych potworów na poziomie Inferno, ale jednocześnie zwiększono szansę na wypadnięcie z nich magicznych i rzadkich przedmiotów aż 4-krotnie. Zmniejszona zostanie również ilość punktów życia czempionów i potworów elitarnych, a także zmodyfikowano kilka najsilniejszych afiksów, w tym usunięto modyfikator dający sługom nieśmiertelność. Ulepszone zostaną również bronie na poziomie 61 oraz 62, a także przewidziano dodatkowe bonusy dla postaci walczących dwoma broniami. Zmniejszone zostaną także koszty naprawy najpotężniejszych przedmiotów o około 25%. Potwory elitarne oraz czempioni nie będą już wpadać w szał, funkcja ta zostanie zarezerwowana tylko dla bossów. Wprowadzone zostaną znaczne zmiany dotyczące przedmiotów legendarnych, chociaż przedmioty już istniejące nie zostaną objęte zmianami. Ostatnią modyfikacją będzie gruntowne przemodelowanie najrzadziej stosowanych umiejętności. Nawet najlepszym zdarzają się potknięcia i Blizzard nie jest tutaj wyjątkiem. Wraz z końcem sierpnia producent Irvine opublikował na swojej stronie komunikat, z którego możemy dowiedzieć się o włamaniach do wewnętrznej sieci Blizzarda. Chociaż najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, jakie były najcenniejsze informacje, które wpadły w ręce hakerów, to firma przyznaje, że złodzieje wyprowadzili m.in. listę adresów e-mail powiązanych z kontami graczy, odpowiedzi na sekretne pytania służące do odzyskiwania haseł, a także uzyskali dostęp do poufnych informacji dotyczących mobilnych autentykatorów. W najgorszej sytuacji są jednak gracze z Ameryki Północnej. Skradziono bowiem hasło do wszystkich kont z tego regionu. Informacje te przechowywane są w bazie danych w zaszyfrowanej formie, co z pewnością bardzo utrudni hakerom odtworzenie faktycznych haseł, ale mimo to Blizzard sugeruje wszystkim graczom zmianę hasła do konta w serwisie Battle.net oraz zmianę sekretnego pytania. Wkrótce uaktualniony zostanie także mobilny autentykator. Drugi sierpnia obfitował w informacje dotyczące planowanych zmian w domu aukcyjnym. Na forum Battle.netu jeden z community managerów rzucił nieco światło na nadchodzące w tym zakresie usprawnienia. Zwiększona zostanie zatem ilość statystyk, według których możemy wyszukiwać przedmioty z 3 do 6. Zwiększony zostanie również rozmiar pola minimalna wartość z 3 cyfr do 5, co umożliwi wpisanie wartości poszczególnej cechy przekraczającej 999. Uzupełniona zostanie również lista afiksów wyposażenia, która do dnia dzisiejszego nie jest kompletna. Będziemy także mogli wyszukiwać informacje o obrażeniach wyposażenia używanego w lewej ręce, czyli np. źródeł czarownika czy lalek szamana.
3 sierpnia był dniem kolejnego hotfixa zaserwowanego nam przez Blizzarda. Tym razem łatka była naprawdę niewielka i przede wszystkim dotyczyła efektu określonego jako rubber banding, czyli cofania gracza na miejsce, w którym znajdował się ułamek sekundy wcześniej w przypadku dużego opóźnienia w połączeniu z internetem. Chociaż jeden z blizzardowych community managerów przyznał, że hotfix nie naprawi błędu w 100%, to jednak efekt ten powinien zostać znacznie zmniejszony. Drugiego sierpnia zainteresowane osoby mogły wysłuchać na żywo transmisji z konferencji podsumowującej drugi kwartał 2012 roku w wykonaniu duetu Activision Blizzard. Dla producentów Diablo 3 konferencja stała się okazją do podkreślenia oszałamiających wyników sprzedażowych trzeciej części serii, które na chwilę obecną osiągnęły poziom 10 milionów sprzedanych kopii gry, z czego 1,2 miliona pochodzi z promocji Annual Pass World of Warcrafta. Jednym z najważniejszych celów Blizzarda w nadchodzącej przyszłości jest wprowadzenie trybu PvP oraz ulepszenie endgame'u w grze. Mike Morhaime wyraźnie dodał, że jednym z celów Blizzarda jest przyciągnięcie większej ilości graczy do swoich produktów. Graczy, którzy po zakończeniu przygody z Diablo 3 mogliby przejść do World of Warcrafta i zasilać kiesę amerykańskiego producenta comiesięcznym abonamentem. Podczas konferencji rozmawiano także o pozostałych grach ze stajni Blizzarda. Dowiedzieliśmy się m.in. o spadku ilości graczy w World of Warcraftie z 10 milionów pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku do 9 milionów 3 miesiące później. Pracownicy Blizzarda w pocie czoła pracują także nad dodatkami do swoich już wydanych gier, czyli Mists of Pandaria do WoWa i Heart of the Swarm do StarCrafta 2, a także nad nowym, bliżej nieokreślonym tytułem MMO. I to wszystko w dzisiejszej 12 tygodniówce. Gorąco dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejny 13 odcinek. No to pa!